Cześć, witam serdecznie. Pokażę Wam, jak zrobić awatar Open Pony. Znajdujemy się aktualnie w świecie Ponyville. Tutaj dokładnie. Link dostaniecie w opisie filmu. A więc przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj taki panel. Klikamy sobie, żeby otworzyć. Żeby dostać pakiet startowy Open Pony. Awatara zachowujemy sobie go. Klikamy Ctrl I bądź po prostu tutaj sobie szafę. Ja tu mam jakieś wyszukiwanie włączone, więc tam się nie przejmujcie. No i wpisujemy sobie nazwę, którą mam tam. Ja akurat mam więcej rzeczy, więc tam muszę sobie poszukać chwilę tej nazwy. Open Pony. No i sobie szukamy, szukamy. Najprawdopodobniej będzie to gdzieś w obiektach. Tak, mam tego dużo. Jest. Open Pony Packing Res, nie? No to jest dokładnie to, co dostaliśmy w tej chwili. To jest to, co dostaliśmy w tej chwili. A więc tak, klikamy sobie na świat, żeby móc przejść w miejsce, w którym możemy się rozpakować. Pamiętajmy, żeby zachować tak zawsze po sobie porządek, jak coś tam powywalamy, żeby to posprzątać. Po co mamy dodawać roboty adminom, nie? Open Pony Packing Case sobie wywalamy. Po prostu przesuwając zwyczajnie pudełko na zewnątrz, na podłogę. Czasami trzeba chwilę dłużej poczekać, aż się zmieni kursor i wtedy ja korzystam z Firestorma, więc moje menu wygląda tak. W przypadku standardowego klienta SL-a wygląda to po prostu na zasadzie takiej. No ale zasada jest dokładnie taka sama. Klikamy sobie otwórz, kopiuj do szafy. Pamiętajmy o tym, żeby wyłączyć wyszukiwanie, bo to wyszukuje cały czas. No i mamy to, co wypakowaliśmy. Tak, robiłem to już kilka razy. Sprzątamy po sobie. I teraz mamy tutaj do wyboru kilka rzeczy. Open Pony, Man, Tile, Dev Kit. Mamy tutaj klacz do wyboru. Mamy tutaj ogiera. I aktualizację skryptów. Natomiast tym się raczej nie będziemy w tej chwili zajmować. Powiedzmy, zrobimy sobie klacz. No to wywalamy sobie tu klacz. Dostajemy takie fajne pudełko. I klikamy tutaj. Tak samo jak poprzednio, dajemy otwórz. Ładuje nam się zawartość. Tej zawartości jest troszeczkę więcej niż w poprzednim wypadku. Jak widzicie. Pamiętajmy, żeby wypakować wszystko, co tu jest, bo to wszystko jest nam potrzebne do stworzenia awatara. Cyk. Wypakowaliśmy sobie naszą klaczkę gdzieś. Teraz ją znajdę. O, tu jest właśnie zaznaczona ta. To sobie minimalizujemy, tą naszą sobie otwieramy. To z uwagi na to, że już sobie wypakowaliśmy, już to mamy w szafie, tego tutaj nie potrzeba. No ale dalej jesteśmy facetem, no co teraz, nie? No to trzeba sobie tutaj kliknąć i klikamy na cały folder, tutaj na cały katalog i zaznaczamy zastąp strój. Nie dodaj strój, tylko zastąp strój. Jak damy dodaj do stroju, no to nam w tym momencie do tego awatara, który mamy obecnie, doda jeszcze tego kucyka. Nie? Więc no to może być trochę problematyczne. No więc tak, jak sobie zaznaczymy zamień strój, no to po chwili otrzymujemy sobie naszego kuca. Tada! Tak, zaznaczamy sobie.
No ale tutaj dostaliśmy też pakiet grzyw, więc zobaczymy co to jest. Tak samo, klikamy. O, czekaj, gdzieś tam to. Klikamy sobie na to pudełko, które sobie wyrzuciliśmy, otwórz. Ładuje się zawarty, zaraz zobaczymy co to jest, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Mamy tutaj różne grzywy, z tego co widzę. Jakieś dodatki. Nam się tekstury pokazały. Open pan Discord. Tutaj jest jakiś gest. A, snizy to jest kichanie. Możemy sobie kichać kucykiem. To jest to, co rozpakowaliśmy. Ale tym się zajmiemy później. W tej chwili skończymy sobie awatara. Więc tak. Żeby nadać kolor sobie naszemu kucykowi, wygląda on tak. Jest w tej chwili alikornem, bo standardowo zakłada się wszystko, co tam mieliśmy. Powiedzmy, że aktualnie dwie grzywy są założone, bo jest standardowa grzywa założona i grzywa na jednorożca. Chcemy sobie jednorożca zrobić. Więc usuwamy standardową grzywę, która jest nam niepotrzebna, i tak samo usuwamy sobie skrzydła. Skrzydła składają się z dwóch elementów, to są po prostu skrzydła i wings cel shade. Więc to sobie wywalamy i w tym momencie już nie mamy skrzydeł. Tadam. Chcemy sobie nadać kolor kucykowi, to jest bardzo proste. Nadajemy sobie jakiś tam kolor. Ja losowo zrobię tam, już awatary mam swoje zrobione. Tak, nasz kucyk powiedzmy jest fioletowy. Jakiś tam. Ale ma dalej biały pyszczek, tutaj białe elementy jakby cieniowania, biały środek uszu. Żeby to zmienić, należy kliknąć cel shade. Czyli to. I to możemy sobie zmienić powiedzmy na troszeczkę ciemniejsze od naszego awatara. Na przykład możemy sobie zrobić czarne, białe, możemy sobie, nie wiem, zrobić full bright, cały cel shade. Możemy sobie zrobić, no dobra, do tego to akurat nie wracajmy na razie. Powiedzmy, możemy sobie zrobić takiego kucyka, który będzie wyglądał troszeczkę bardziej jak rysowany. Więc też jest to jakby ciekawe. Taki pastelowy. Kolor oczu. Jeżeli chcemy sobie zostawić oczy, które będą jednakowe, no to sobie kolor oczu ustalamy tutaj. Wzór oczu. Tutaj kolor oczu. Powiedzmy, chcemy fioletowy, super jasny, jaśniejszy. Można zrobić ciemniejszy, ale na przykład troszkę świecący. Tak. Expression Hood. To możemy sobie zminimalizować. Usunęliśmy skrzydła, więc jeżeli chodzi o hood skrzydeł, on tak wygląda tutaj. To jest sterowanie skrzydeł, możemy sobie ustawić skrzydła jak chcemy, ale skrzydeł nie mamy, bo mamy jednorożca, tam się ktoś bawi. No to możemy sobie go po prostu odłączyć od naszego awatara. No. Tutaj mamy do wyboru rzęsy oraz brwi. Ja sobie lubię takie rzęsy wybrać. Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje.
I generalnie to są takie podstawy, które nas tak naprawdę interesują. Gdybyśmy chcieli jednak zrobić na przykład inne oko zupełnie, to tutaj ten element, ten panel sterowania służy nam właśnie do tego. Możemy sobie zrobić tutaj jednocześnie i prawe i lewe oko, możemy sobie zrobić na przykład tylko powiedzmy prawe oko, jakieś tam inne kolor. No i powiedzmy wybieramy sobie, powiedzmy, że prawe oko chcemy zrobić sobie niebieskie. No to sobie o, zaznaczamy takie o niebieskie. Pamiętamy o tym, żeby kliknąć apply, bo do tego się dość długo dochodziło. Że tak powiem, dochodziłem, bo nie zauważyłem tego przycisku i się zastanawiałem, dlaczego mi to nie działa, ale już działa. Tu w tym elemencie sobie zaznaczamy warstwy, tutaj warstwy mamy narysowane, tutaj możemy sobie skalowanie zmienić, jakby zrobić mniejszą źrenicę, większą i tak dalej, nie? No. Także jeżeli chodzi o oczy, to wszystko. Chcemy sobie nadać kolor grzywy. W zasadzie nie jest to nic skomplikowanego. Natomiast robi się to troszeczkę inaczej, ponieważ nie mamy tego tutaj w chudzie. Ten chód to tak naprawdę możemy... A nie, przepraszam, jeszcze nie możemy go sobie zamknąć. Za chwileczkę przejdziemy jeszcze do Cutie Marka. Robimy sobie grzywę. Edytuj. Znajdujemy sobie grzywę u nas w wyglądzie. Tu jest tutaj to. Wygląd albo w szafie w zasadzie też możemy znaleźć, tylko pamiętajmy, żeby kliknąć tą, którą aktualnie mamy założoną. Tu mamy galeria strojów, moje stroje i założone dodatki. I tutaj mamy wszystkie elementy naszego kuca. Więc klikamy sobie grzywę, edytuj. I ogólnie pojawi się nam to w takiej pozycji. Klikamy sobie tutaj na tekstura. I tu mamy kolor. I teraz powiedzmy, że chcemy nadać kolor na całą grzywę, nie chcemy się bawić w jakieś tam pasemka, w jakieś elementy, chcemy sobie zrobić jednolitą grzywę, to wystarczy, że bez żadnego dodatkowego tam klikania, zaznaczenia czegokolwiek, klikniemy sobie kolor, no i ten kolor sobie powiedzmy nadamy, nie? Cyk. Tu sobie możemy zmieniać. Ten kolor, żeby zapisać sobie na przykład, bo chcemy też nadać taki sam kolor na przykład dla ogona, więc sobie zapisujemy go powiedzmy tutaj. Przesuwamy po prostu ten kwadracik tutaj i klikamy OK. No i mamy. No ale chcielibyśmy sobie zrobić ciekawszą grzywę, jakieś pasemka czy coś takiego. Tutaj jest taka opcja edytuj połączone części. Ja już ją przed chwilą kliknąłem, zaznaczyłem. Tutaj mamy licznik, na której części się aktualnie znajdujemy. Tych części, jeżeli chodzi o... ja chyba odznaczyłem grzywę, czekajcie. Bo grzywa raczej nie ma 84 części. Tak, może tak być. Edytuj połączone części. A rzeczywiście ma 84 części. No to jest troszkę zabawy. Możemy sobie każdy element zrobić inny kolor. Powiedzmy o OK. Ja to tak zrobię na szybko, żeby wam tylko pokazać, jak to działa. Tutaj nam się zaznaczają te elementy, nie? Więc jakby każdy kolor możemy sobie dopasować do wyglądu naszej ocki. Jak komu pasuje. Powiedzmy coś bardziej na wierzchu. Sobie znajdźmy. OK. OK. Możemy sobie zapisywać te kolory bądź nie. Jak to tam sobie uważa. I
wyrobić sobie różnokolorowe grzywy. Tak samo, dokładnie w ten sam sposób robi się ogon. Nadaje się kolor ogona. No ale jeszcze pozostaje nam Cutie Mark. Tutaj w tej skrzynce mamy paczkę Cutie Marków, znaczków. Żeby go zrobić, to klikamy sobie tutaj ten hub. HUD. Wpisujemy sobie Cutie Mark. On się znajduje w tym. To co pobieramy w zasadzie stąd, to jest Cutie Mark Megabox. I to jest dokładnie to. I tu mamy różne znaczki. Różnych kucy, jest tego no dość sporo, także no wiadomo, to nie są nasze Cutie Marki, więc jeżeli ktoś sobie robi ockę i ma już powiedzmy zrobionego Cutie Marka, wystarczy, że ma PNG bez tła i to PNG można dodać. Ja wam zaraz pokażę, jak to zrobić. Wybierzemy sobie jakiś losowy Cutie Mark, o na przykład. Okej, nie tak. Tam się zamieszałem. Tak, powiedzmy ten Cutie Mark. Chcemy. No to sobie go przerzucamy tutaj. Po prostu go przesuwamy. I on już jest na naszym kucyku. Jak widzimy. Żeby dodać sobie swoją własną teksturę, bo te Cutie Marki to nie jest, to jest nic innego jak tekstura, która jest po prostu w PNG, no w PNG chyba jest bez tła, także dodajemy to sobie w taki sposób, dodajemy zawartość. Prześlij, przepraszam, buduj, prześlij. Tekstura, no ale to niestety kosztuje 10 linów. Nie jest to duży koszt, ale no kosztuje to troszeczkę, znaczy tam 10 linów, więc liny możemy sobie dokupić tutaj. No. No i jak już sobie mamy kuca zrobionego, wypadałoby go zapisać. Więc klikamy sobie tutaj szafę. W zasadzie wygląd stroju. Galeria stroju albo moje stroje. No ja mam tego już trochę. Pamiętajmy o tym, że jest to gra dla dorosłych, tak? I dajemy sobie zapisz jako. I mamy nowy outfit. No to sobie na przykład nazywamy go, nie wiem, OC1 Melody. Powiedzmy, tak sobie to oznaczamy, jak tam kto woli. Klikamy OK. I tutaj OC1 Melody już mamy. I nawet jeżeli sobie włączymy powiedzmy jakąś inną rarity, powiedzmy sobie, nie wiem, mam jakiś inny outfit sobie zrobimy, jakikolwiek, zawsze w każdej chwili można do tego wrócić. Możemy sobie zrobić kopię zapasową. Szukam tego tutaj jakiejś bezpiecznej. One są tylko tak ponazywane, generalnie to tam jest tylko kwestia dodatków. Mam już ich troszkę. Tu jest. I powiedzmy za... To działa dokładnie w taki sam sposób. O. Ja mam taką reality na przykład zrobioną. Też, jak już sobie tu zrobimy tego naszego awatara, możemy dokupić sobie do niego tutaj elementy wystroju, one są tutaj, elementy wystroju bądź jakieś dodatkowe grzywy, które są tutaj. Za darmo na start dostajemy 1500 linów w takiej specjalnej karcie. Tą kartę pobieramy sobie stąd, klikając to po prostu. No ja już akurat aktualnie mam tą kartę, więc jakby drugi raz jej nie dostanę. Natomiast tą kartę mamy tutaj, wpisując sobie kart, to jest to Smart Start Card i dajemy sobie ją dodaj dołącz i ona nam się tutaj pojawia.
żeby sobie cokolwiek, jeżeli sobie coś tam wybierzemy i tak dalej. No ja już mam tutaj 50 linów, standardowo mamy 1500 na start, z tym, że ja już to po prostu wydałem. Żeby sobie cokolwiek kupić, to klikamy sobie na przykład to i climb item. I tyle. Nic więcej tutaj nie musimy klikać i tak dalej, bo możemy też sobie te rzeczy stąd kupować tutaj za normalne te pieniądze, które sobie doładowaliśmy. Natomiast jeżeli chcemy korzystać z tej karty, to klikamy właśnie w taki dokładnie sposób, jak tutaj powiedzmy, nie? Różne pakiety. I tutaj nam się pojawia to okienko i dajemy claim item. No ale ja w tej chwili nie mam, więc nie kupię nic, a za 50 chyba nic nie ma, żeby wam pokazać. Możemy sobie przejrzeć, ale z tego co pamiętam, najtańsze jest chyba za 150 coś tam. No to jest free, no to tak samo można sobie kupić, co tam wziąć. No akurat, jak widzicie, nie ma tutaj nic taniego, znaczy taniego, nie ma nic za 50. Może coś się tutaj znajdzie. No to jest, na przykład tutaj mamy też różne grzywy. Możemy sobie te grzywy wymieniać i tak samo można je kolorować. One raczej nie mają swoich hubów. Jeżeli mają swoje huby, to one też są na tyle intuicyjne, że na pewno sobie poradzicie z jakimkolwiek, jakby z jakąkolwiek edycją tej grzywy. Natomiast bez względu na to, czy to jakaś tam pakiet grzyw ma hub, czy nie ma tego hubu, no to tak naprawdę każdą grzywę możecie edytować i po prostu nadać sobie tak samo kolory jak zawsze. Jak w przypadku tej grzywy, którą wam pokazałem wcześniej. I tak samo jest z ogonem. I tak samo jest w zasadzie z całym body kucyka. Możecie sobie w ten sposób nadawać. No. Także. Jak już wiecie, jak zapisać, jak sobie zrobić kucyka, no to życzę wam miłej gry. Kartę możemy sobie odłączyć. Tutaj, tak jak widzicie, w przypadku mojej Rarity jest też odłączony ten podstawowy hub, który zresztą gra was sama poinformuje o tym, że warto jest go odłączyć, z uwagi na to, że każdy taki element zajmuje jakby coś tam, jakąś tam ilość pamięci i tak dalej, a warto to oszczędzać, bo gra jest dla niektórych naprawdę wymagająca. Hey, what time is it? It's